Cześć, 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 cześć. Ja wiem, a przynajmniej się domyślam, że wy czekaliście na to intro od bardzo dawna. Przestępcy nie mają żadnych szans. Kiedy do akcji wchodzę ja, Klocko Grał, tajny agent undercover. Myliłem się? Myślę, że nie, moi drodzy. Przestępcy nie mają żadnych szans. Ale czy ja mam szansę z tym, by ta gra zachowała swoje save'y i by można było ją grać, można było ją kontynuować, a nie znów zagrać jeden odcinek i lecieć kolejnej gry, szukając tej, która zachowała save'y? To się przekonamy za 3, 2 i yes! Jestem zwycięzcą, moi drodzy! Yes, 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 yes! W końcu jakaś gra, która ma save'y. W końcu jakaś gra, która ma... Będziesz biec dalej. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Save. Uuu, nawet nie wiecie, jak się cieszę. Dobra, kończymy. Nie, no żartuję, ale my to naprawdę tak się cieszę. Myślałem, że będzie kolejna gra, mówię, kurde. Już tak zakładałem, że tylko te takie najnowsze gry zachowają save'y. Typu LEGO Star Wars Force Awakens. Ale mówię, ta gra, powiem, chociaż nie jest w sumie faktycznie jakaś taka mega stara. Ale jednak no ma te kilka latek i więcej niż Star Warsy. I mówię, kurde, przypuszczam, że nie ma save'ów. I tak odpaliłem bez nadziei, ale on mówi, jest fajna, więc warto dać szansę. Moi drodzy, 45% w ogóle są tak zadowolony. 45,3% potwierdza wczytywanie, ale super, czyli tę grę możemy kontynuować, czyli wakacje w pracy jednak. Myślę, że to mogło się wziąć stąd, że to takie polskie, wiecie. Niemiec bierze urlop, idzie na Karaiby, Polak bierze urlop, idzie do Niemiec do pracy. Na stereotyp. Nie bądźmy stereotypowi, pamiętajcie. Ale jestem niesamowicie zadowolony. Normalnie jestem zwycięzcą. W głębi ścisłości, czekajcie. Ile mamy kasy jeszcze? Okej. Okay. Porozmawiajmy, na jakim stanie skończyliśmy tę grę. W sensie, wiemy, że on to nic nie mówi, natomiast mi to mówi to, że... Bo ja już trochę grałem, potem jak ją skończyłem grać na kompie, to chwilę pograłem. Myślałem, że więcej tu odblokowałem. Okazuje się, że całkiem nie. Chodzimy na komisariat po to, by odblokować sobie wszystkie opcje monetkowe. W ogóle mam uśmieszek na twarzy, bo jakaś gra w końcu działa. Jakaś gra w końcu działa, moi drodzy. 20 godzin mi minęło, jak już gram w tę grę. 20 godzin. Całkiem spora liczba czasu. Ciekawe, ilu z was, moich fanów, którymi teraz oglądacie, żyjecie mniej niż 20 godzin na świecie. A to było dobre, jak miał takich fanów, którzy mają takie, wiecie, dzieciaczki małe, co się świeżo urodziły, jeszcze dobę nie żyją na świecie. A już im rodzice puszczają, masz tu, oglądaj, Klocko Grała, Klocko Zaura i WTF-a też. To by było ciekawe, prawda? To jest nie, to by było chore, tak serio. Ale jeżeli jesteście takimi rodzicami, to mi napiszcie. Albo jeżeli chcielibyście być takimi rodzicami, to dajcie mi znać w komentarz. Dobra, beknięcia nie chcemy, gazu nie chcemy, monety razy 2, monety razy 6. Moi drodzy, przyciąganie klocków, super miasta wspomnienia, czapka z kogutem, okej. Co? Mam coś takiego? Kostiumy, no dobra, wszystko podblokowywane, J. Okej, czapka z kogutem, czy ona, jak będę ścigał złodzieja, będzie faktycznie robić czy nie będzie robić. Moi drodzy, dzisiaj sobie troszkę pogramy, dzisiaj troszkę pojeździmy. Myślę, że to będzie jedna z tych gier, która będzie kontynuowana, ponieważ podjąłem, moi drodzy, pewne decyzje. Pewne decyzje zostały podjęte. Mianowicie, tak czy siak, skoro nie wszystkie gry mają save'y, skoro nie we wszystkich grach możemy kontynuować maksowanie, przechodzenie, tak jak miało być, że przechodzę każdej gry po trochu w wakacje, tak trochę przypominać, trochę reaktywować ten kanał, trochę przypominać sobie te gry. Ja nie mam na to szans, moi drodzy, poszły decyzje. Z dniem 1 sierpnia rusza nowa gra. Nie przesłyszeliście się, nowa gra. Nie to, że aktywujemy znowu Hobbita, czy aktywujemy znowu Wojnę Klonów. Rusza nowa gra już w sierpniu. Dodatkowo tutaj będzie to wszystko maksowane, tak jak jest teraz maksowane. W sensie te gry, które będę mógł jeszcze sobie maksować gdzieś tam grać do nich, to będą tak grane. Natomiast rusza całkowicie nowa gra. I jaka to będzie gra? Czy się domyślacie? Piszcie mi w komentarzach. Czy coś wam w głowie świta, albo inaczej, co byście chcieli, by było nową grą? Znaczy już jest zdecydowane, nie? Więc przykro mi, nie macie żadnego tutaj niestety wpływu na to. Już jest zdecydowane, mogę podpowiedzieć tylko tyle, że będzie to... Myślę, że można śmiało rzec
że mocno wakacyjna gra. Myślę, że można ją tak nazwać. Wakacyjną grą. Nawet klimat ma wakacyjny, więc piszcie w komentarzach, co waszym zdaniem ma wakacyjny klimat. A my lecimy szukać przygód, których... Zaufamy. Co, szalu UFO, fuj. Zrobimy takie UFO w kolorze... Jak ja byłem mały, to się mówiło, jest taki kolor jak straczko-buraczkowy. I myślę, że to jest ten kolor UFO. I jak będzie takie UFO leciało... Bo fajne dźwięki. Jak takie UFO leciało, to pytałem, czy ludzie będą bardziej bali, że to UFO ich porwie, czy to, że to straczko-buraczkowe UFO jest. Dobra. Śmieszne dźwięki. W ogóle widzę tyle bonusowania, gdzie mam lądować. Dobra, tam może wylądujemy. W ogóle tu coś... A tu chyba byliśmy. Czy teraz nie mam... mam zaznaczone bonusy. Mam zaznaczone bonusy, czy nie mam zaznaczone bonusów? Tu coś jest. Więc tu wylądujemy. Szkoda, że nie można wylądować wszędzie. Jak tym się ląduje? Okej, czyli oni nie lądują, wyskakuje. Serio tak było? Chyba tak było. Nie, naprawdę tak było. Przecież tu się nic nie zmieniło, gra się nie... nie jakby, wiecie... Tu coś do włamki mamy. Ona się nie wzięła, nie... A, pieniążek. Ja już jestem milionerem, jak widzicie, mi już pieniądze nie jarają. Dobra, tu coś powinno być, znak zapytania. Czemu ja tego znaku zapytania nie widzę? Czyżby to jednak było wyżej? I ja to właśnie przegapiłem. Chyba tak. Czy my tu coś dzisiaj wymaksujemy? To jest moje pytanie. Czy tu będzie tak jak zawsze? W ogóle cudownie, że mówię, gra wróciło. Naprawdę cieszę się niesamowicie. Nawet nie wiecie jak. Czy serio? Każda postać teraz będzie miała tą czapkę? To troszkę słabo. Myślałem, że tylko ta, którą wziąłem. Dobra, czas... Tu jest znak zapytania, no ale co on mi daje? Jak ja mam tam wejść w ogóle? Tu ja się dużo kręciłem. Więc tu ja się nie chcę kręcić. Tam w tych dokach chyba nie byłem. Pieniążki można brać po drodze. Ja się byłem, na pewno tam nie, ale... Czy tam były myszki? Czy tam biegły myszki? Ktoś widział myszki? Oj, kotwica... Nie kotwica, to jest ten drugi. Wiecie co? Koło ratunkowe. Tu mamy jakiś włam, więc może to mi odblokuje. Chociażby jakieś 1/10% tej gry. Moi drodzy, no co sądzicie dużo o tym właśnie, żebym się skupił i maksował sobie teraz... Co tu dostałem? Dużego kolorza. Że sobie jednak w jakiś sposób dalej maksował tę grę? Myślę, że ją lubiliście, prawda? Więc może, mówię, wakacje, ten sierpień, czyli nowa gra, będzie przeplatana z chociażby Lego City Undercover i zobaczymy, co jeszcze można. Ale myślę, że mogłaby być maksowana tylko z Lego City Undercover. Co sądzicie, moi drodzy? To jest pytanie do was, tak? Jaki mam to kolor? Aha. To są banany, czyli muszę to przebananować, to jest logiczne. Gdzie jest bananowanie, gdzie jest żółty ten kurucji? Żółty farbiacz, tu są dwie skrzynie do rozwalenia. To teraz pytanie, czy to, że rozwaliłem tamte, to dobrze. Pytanie, bo to może być niedobrze, że rozwaliłem tamte, bo one mogą być teraz potrzebne. Nie widzę nigdzie farbiacza, nie widzę nigdzie zafarbiacza na żółto, aczkolwiek tam są jakieś żółte, tam jest jeszcze jeden kontener do otwarcia, może tam będzie farbiacz. Tutaj nigdzie nie widzę farbiacza. Zdecydowanie brak. Wow! Przepraszam, mewki, że was przestraszyłem. Nie chciałem was przestraszyć. Nigdy nie chciałem straszyć żadnych zwierzątek. A mewek to już na pewno, bo to są takie gołębie tylko nad morze. Nie, serio, tak się wydaje, że to są jakieś w ogóle super psiaki. Jest żółty farbiacz! Psiaki, super ptaki i tak dalej, tylko to są takie wrony tylko nadmorskie. Serio. Byłem w szoku, jak się dowiedziałem. Bo jak wiecie, kocham morze, uwielbiam morze i w ogóle. I kurde, tak takie coś się dowiaduje na starość. W sensie, bo tak rok czy dwa lata temu się doczytałem. Bo teraz część analizuje iście na jakieś marynistykę czy coś takiego, studiowanie o morzu. Ale co dostałem? Okej, postać do wykupienia. No spoko. Bo na pewno to 01 powinno chyba ruszyć. Na pewno nie wiem, czemu komputer mi się tnie. Kogo odblokowałem? Samsung Crow. Ktokolwiek to jest... Rymuje mi się. Samsung Crow. No, nie będę mówił, czy mi się rymuje. Bo to brzydkie słowa są. Brzydkie słowa są, a tutaj brzydkich słów nie używamy. Nigdy. Dobra, tu nic mi nie dało. Myślałem, że jakieś bonusisko dostanę. Jakieś ryby będę mógł połowić, coś porobić.
Muszę w ogóle przypominać, o co tu chodzi w tej grze, prawda? Skoro mam ją maksować, bo jeżeli mam ją maksować, moi drodzy, w ogóle fajnie było jakąś wegańską świnię uratować. Pamiętacie, jak wysyłałem świnię do wegańskiego raju? No, to były czasy. I może jeszcze będą. Więc zostawcie tu subskrypcję, by te czasy były. By mnie znowu za pół roku nie naszło, że jednak kasujemy. No to by było bardzo chyba słabe, nie? Gdybym skasował. Ale myślę, że nie, moi drodzy. Natomiast waham się jeszcze nad jednym projektem. Mówiłem o tym ostatnio w filmie i może teraz prędzej to usłyszycie, bo przedtem mówię to w ostatnich minutach filmu. Więc tak licho, bo ja znam statystyki. Mało z was ogląda ostatnie minuty filmu. Teraz będziemy też czerwono farbować. Tylko co? Moi drodzy, mówiłem o tym, że waham się, czy nie uruchomić też takiego projektu, na przykład, że gram z wami. Że z wami gram. No bo jest to taka usługa, nawet mi się teraz wyświetliła na początku tego odcinka. Była taka usługa, że Remote Play? Remote Play to się jakoś tak nazywało, że można grać we dwójkę. Tylko ja potrzebowałem jakiegoś doradcy, jak w to grać, moi drodzy. I co ja analizuję? Jeżeli mówię, ktoś z was kupi sobie, na przykład u mnie na moim sklepie, pamiętajcie, na swoim sklepie przystankowców.pl sprzedaję klucze do tych gier, w które tutaj gram. Lego City Undercover też tam jest do kupienia. Jeżeli ktoś u mnie zakupi klucz na moim sklepie, bo nie grał w tę grę, będzie mógł sobie ze mną, moi drodzy, zagrać na takim remote playu. Wybierze sobie jeden level i ja sobie będę z nim grał, a wszystko będzie oczywiście uwiecznione na kanale, pokazane i w ogóle. Tylko muszę wiedzieć, jak to działa, czy to działa i w ogóle jak to funkcjonuje, moi drodzy. Oczywiście, żebyście mi tu nie mówili teraz, że o, ja klocko grał się sprzedał, te 2000 subów się sprzedał. Żebyście mi tak czy siak nie mówili, to moi drodzy, byłoby tak, że oczywiście nie tylko z tymi, którzy kupią u mnie klucze, bym grał, bo grałbym też z innymi. Jednakże osoby, które kupią u mnie klucze, miałyby pierwszeństwo, po prostu. Miałyby w tym wszystkim pierwszeństwo. Co to myślę, mam nadzieję, zrozumiałe w jakiś sposób. No bo klucz jednak, wiecie, jeżeli ktoś u mnie kupił, no to ten klucz, no to fajnie by było go docenić, nie? Więc będzie miał pierwszeństwo. Ale ci, którzy nie kupili klucza, a grę mają, również rozważam taką opcję. Taki jeden odcinek w tygodniu. Co myślicie, moi drodzy? Co myślicie? Ja wiem, że na przecież jest super inicjatywa i w ogóle, ale będę potrzebował też waszej pomocy. Jak to w ogóle remote play działa, albo jakiegoś linka po prostu. Nie oczekuję, żebyście mi teraz wysyłali, się rozpisywali w ogóle. Jakiegoś linka chociażby mi wysłali, jak to funkcjonuje, jak to działa, gdzieś pokazanego. Bo jak szukałem tak wstępnie, to tak średnio mogę to, moi drodzy, znaleźć. Nie wiem, czy jakiś ułomny jestem, czy co. Możliwe, a nawet prawdopodobne. Serio? Rozwaliłem to po nic? Kurde, takie dewastowanie po nic nie jest fajne, nie jest fajne. Dobra, moi drodzy, tutaj jakieś bonusisko jednak pójdzie jakieś bonusisko. Co jest czadowe? What now? Oh no! Okej. Okay. Nie takie do końca, no. Okej, patrz, jesteśmy na statku. Na nielegalu tu wbiliśmy po całości. Bo myślę, że to jest takie teraz hakowanie Matrixa, co ja teraz zrobiłem. Więc moi drodzy, co myślicie o takim graniu? Natomiast tak jak mówię, w sierpniu wchodzi nowa gra. Myślę, że połączymy ją sobie z maksowaniem z tą grą. Może jeszcze z jedną. Jedna mi chodzi po głowie, ale nie mam na nim jakiegoś specjalnego parcia. Co wam powinno mówić, jaka to gra będzie troszkę. Ale nie, to nie jest Harry Potter. Tyle powiem, to nie jest Harry Potter. Wśród wszystkich gier, których lubię mniej, to nie będzie Harry Potter. Serio, oczekiwałem tu czegoś więcej. Oczekiwałem tu czegoś więcej, a tu nic nie ma w ogóle. Myślałem, to jakieś bonusisko. Jednak skoczy. Wstydź się, grożę, nie masz bonusiska tutaj. No to miałoby coś czerwonego do zafarbowania, to zdecydowanie. Ale nie widzę tego. Okej, domyślam się jeszcze, że co możemy zafarbować, może? Nie kotwicę będziemy farbować. Nie kotwicę. Dobra, co mam farbować na czerwono w takim razie? Tego nie mogę rozwalić. O, super. Czy nie super? Tak ja mówię, rozwalanie nie jest super. W sensie, dobra, tam w ogóle, tam jest coś, co jeszcze nie byłem w tej grze nigdy, never ever. Never ever back together. Dobra, dawaj, wygrałem skuterek. Czy tym skuterkiem mogę popływać? Pewnie mogę, tylko po co? Tylko po co? To jest pytanko. Moi drodzy, dzisiaj taki odcinek bardziej jest po to, że fajnie, że się dowiedzieliśmy, że gra działa. Odpalamy, gramy. Ale tak za długo nie będę, mówię. Tu przyszłe odcinki będą znowu typu przechodzę jak najwięcej challenge, czy tam ratuję świnie. Patrzcie, ile z nowych statków się pojawiło, tylko odwróciłem wzrok. Ratuję świnie challenge, czy tam, nie wiem, zdobywam jak najwięcej hajsów w pół godziny challenge. O, to brzmi ciekawie. To brzmi bardzo ciekawie. Nie wiem, co mam zafarbować na czerwono challenge, aktualnie trwa. Nie wiem, co mam zafarbować na czerwono. Czy ta skrzynka się reaktywowała? Zdecydowanie.
Okej, okay, też coś mamy. Tylko po co mi jest to farbionko, jak nic z tego nie wynika? Mam tam tylko pieniążki. Tylko pieniążki. Ale wiecie, przy mnożniku razy 48 takim pieniądzem nie można gardzić. Żadnym pieniądzem przy mnożniku 48. W ogóle żadnym pieniądzem w życiu nie powinniśmy gardzić. Ale mówię, przy mnożniku 48 to już absolutnie. Tam jest jeszcze coś, co się na chwilę to wyświeci. No to cudownie, no to jest dla mnie. To jest dla mnie. Czy, dawaj tym łomem. Jakby zwykły człowiek nie mógł łomem włamać, nie? Serio, tyle myślę, że to będzie jakaś drabina, sam na górę wyjdę. Ej, no kurde gro. Ja lubię hajs, nie powiem, lubię hajs, ale nie na tyle. No, tutaj też mamy, nie, tylko hajs i wejście do wody. Lichutko. Dobra, może czas stąd faktycznie spadać, bo tu już za dużo bonusowania nie widzę. Ale coś odetkaliśmy, jakiś procent, ćwierć procenta odetkaliśmy. Tu trzeba mieć świnie, a ja nie mam świni. Fajnie, bo jakaś świnia się teraz znalazła. Co to w ogóle jest? Dziwnie to wyglądało, ten krzak, a patrzcie, w ogóle dziwnie ta grafika tu wygląda. Wow, 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 dobra. Nie wiem jak tu skoczyłem, zupełnym przypadkiem. Jup. No i tu przepraszam, że po tym nie wyjdę. O, jednak wyjdę. Nie, stój. Nie. Moi drodzy, magistra mam prawie z hakowania gier. Serio, to idę tylko po hajs? Nie denerwujcie mnie, idę tylko po hajs. To spadła. To spadła, nie chciałem iść tylko po hajs. Tu, żem w ogóle w tej grze jeszcze nigdy nie był. Więc interesujący rewir. Tak hakuje się, moi drodzy, zbieractwo. To jest w ogóle tunel. Jak mam wejść do tunelu? Halo, gro? Kurde, możliwe, że... Możliwe, że to jest tu ważne, ale chyba nie, chyba to nie jest ważne. Aczkolwiek czekajcie. Nie, to nie jest ważne, to po prostu wyjście do góry. To nie jest w żaden sposób ważne. Serio, tu nie ma nic ważnego w tej zatoce? To po co żem tu los? Po co żem tu los? Po nic się okazuje, po nic. Gra mnie oszukała. No wyłaź stąd. Dobra. Dobra, tu rozwalonko. I tu nic nie mam, moi drodzy. W ogóle ja nie wiem, gdzie to są te bonusy. 45% mam przeszednięte. Nie mam pojęcia, gdzie są, kurde, resztę bonusów, ale, kurde, tu ich może nie być już. Tam wielu z was mi pisze, że, kurde, już przeszło grę na 100%. Ja nie mam pojęcia, jak ją przejść na 100%, w sensie, no bo gdzie to wszystko jest poukrywane? Gdzie tu to wszystko jest poukrywane, ja się pytam. Bo ja nie mam pojęcia. Bladego! Gdzie by tutaj mogło to być, kurde, poukrywane? To jest tyle tych bonusisków. W skałach nic się okazuje nie ma. No to nara, to jak nie ma tutaj, to nic, to nara. Tu w tych skałach, tu coś jest! Tu coś jest na bank! Ale co to jest? Zniszczone głazy. Serio? To jest taka opcja? To jest, no bo widać o mnie pierwszy raz chodzę. Rany klockowskie, ile tu jest bonusów! Ale złoty klocek fajnie, kolejny dodany. Moi drodzy, ja wiem, dzisiaj odpowiedzmy sobie bardziej tę grę, by się przekonać, czy w ogóle działa, czy w ogóle mamy po co grać i tak dalej. Tak jak mówiłem, wracamy sobie, moi drodzy, czekajcie, jeszcze jedną rzecz chcę tylko zrobić i spadł was z tej gry. Czy ja mogę wejść do metra? Nie, to nie jest rzecz, którą chciałem zrobić, ale, moi drodzy, pierwszy raz widzę w tej grze, że jest metro. Ej, serio, w tej grze jest metro i można się metrować. Czy tu mnie przejedzie pociąg? Chyba nie, na szczęście nie. Mogę wejść tu? Nie. Metrem na pewno mogę podróżować. Jak to metrem? Mogę też hakować bankomat oczywiście. Bankomat. Tak się hakuje bankomaty. Hackerman, moi drodzy. Hackerman! Tak się hakuje, moi drodzy. I kolejny złoty zdobyty klos. Dobra, tu mogą być kamery, więc chyba spadowa. Ej, serio, ja stąd nie mogę spadować? Dobra, mogę stąd spadować. Uff! Więc mówię, dzisiaj bardziej odpowiedzi mi się przekonać. W sierpniu wchodzi nowa gra. Nowa gra, której na kanale jeszcze nie było, moi drodzy. O to mi się rozchodzi. Nie są to Wojny Klonów. Nie jest to Hobbit. Zabieram, bo ja w sumie policją jestem. Nie jest to Hobbit. Dobra, się chcę przebrać. Skokochron, 10 tysięcy. Kurde, nie, jak się chcę przebrać, gdzie jest przebieralnia jakaś?
Gdzie jest mój komisariat policji? Tu była komisariat policji, nie? Tak jest. Dobra, na elo, nara. Moi drodzy, jest to całkowicie nowa gra. Gra, w której na kanale jeszcze oglądać nie mieliście okazji. W klimacie wakacyjnym. Domyślajcie się teraz, zgadujcie teraz, co to będzie za gra. A, LEGO City Undercover. I być może jeszcze jedną grą będziemy sobie domaksowywać, by nie było tylko tamtej gry. Do Wojen Klonów, natomiast wracamy w... we wrzesień, przepraszam. A w październiku, jeżeli dobrze pójdzie, jeżeli żyćko da zdrowie i w ogóle i będziemy jeszcze żyćkować, no to moi drodzy, we wrześniu, w październiku Skywalker Saga. Skywalker Saga, słuch was nie myli. Zium, zium, wyszedłem teraz z wprawy. Dobra, idziemy kupić jeszcze dwie postaci i zobaczymy, ile mam przesunięte procent. 50 milionów, więc na pewno troszkę milionów się udało uzbierać. Więc to jest w porządku, spoko. Ja wiem, że postaci mogę kupić w zwykłej budce, ale jakiejś po drodze żadnej nie widziałem, więc nie kupiłem tam. W ogóle mam banos trochę czerwony. Z tej strony tylko. A, byłem wczoraj na pustyni błędowskiej i się trochę opaliłem. I się troszkę opaliłem, bo tam słońce niemiłosierne. No jak to na pustyni? Jak to na pustyni? Oczywiście ktoś zaczyna pisać teraz. Do mnie. Tu są auta, aut nie mam. Tu są postaćki, więc tu chyba kupię postaćki. Mieszkańcy. Czy mam jakiegoś mieszkańca nowego? Mam. Co okazał się cywil. No wiesz to, i to jest druga postaćka, którą się odblokowałem. Cisz. Okej. I tyle, moi drodzy. Ile mam procent przeszednięte, to się okaże za sekundę. W ogóle, czy wy widzicie to, co mi się wyświetla, gdy stanę na Messenger, że do mnie pisze? Muszę zacząć, kurde, wyłączać internet w ogóle z tego, jak będę grał. Jak nagrywam? Bo ja nagrywam komórką twarz. Aj, długa historia. 45,8, czyli aż 5% przeszliśmy. Całkiem dużo. Moi drodzy, gra działa, ja się jaram. Pamiętajcie, możecie klucz do niej kupić w moim sklepie przystań.pl. Staram się, by były najtaniej w Polsce. Więc wiecie. Natomiast... fajnie, działa. Dzięki, że byliście. Sprawdzimy jeszcze kilka gier, a 1 sierpnia to nowa gra. Nadróbcie Undercover, jeżeli go jeszcze nie widzieliście nigdy w życiu, bo warto. Zostawcie również subskrypcję wraz z dzwonem, by nie przegapać przyszłych filmów na tym kanale. Bye!